Hey! Hey. Jak ty tu mieszkasz? Hej, nic ci nie jest? Co, nie możesz mówić? Dlaczego? Jestem matką. Rozumiem. Poległ na wojnie. A jakie to uczucie? Co? No być martwym. Da się przeżyć. Chyba, że ktoś zadaje głupie pytania. Rozumiem. Przepraszam. Nie mam tego dosyć. To jest co roku to samo. Zanim zdążymy po nasz obiad, jest już prawie wieczór. Boris, zabierz te kwiaty, no tak mi od tego boli głowa. Igor, oprócz. Igor, nie dobrze się u pani pomogło, tak wstawaj. No nareszcie. Juri, zaprowadź go do kuchni, pokaż, gdzie on ma to wszystko rozładować. Słyszysz, co do ciebie mówię, wstawaj z tej podłogi. A tak w ogóle, przepraszam, to gdzie jest twoja żona? Dlaczego jej tutaj nie ma? Ona mi obiecała, że ona pomoże mi z obiadem. To jest wszystko na mojej głowie. Lena dzisiaj nie może, pisze listy. Słyszysz, co do ciebie mówię? Stawaj z tej podłogi. Jakie listy? Do więźniu. Borys, możesz mu coś powiedzieć. No przepraszam cię bardzo, czy ja wszystko już robię sama? Do jakich więźniów? Co to w ogóle są za pomysły? Nie mogę wstać. On nie może, poległ na wojnie. No nie no, a co ty tu jeszcze robisz? Dlaczego nie rozładowujesz? Stawaj z tej podłogi i mówię ostatni raz. Ale co mam rozładowywać? No to co przywiozłeś? Kiełbasę, kawior, ogórki. Ogórki? Przywiozłeś szynkę i ogórki? Nie! Teraz tak ci wleję w tyłek. Wezmę od ojca paty, muszę przepić tyłek, że przez tydzień na nim. No dobrze, a co przywiozłeś? Nic! Nazywam się Paweł Michajłowicz Gierzen. Proszę pani. Gierzen? To dość ładne nazwisko. I nic nie przysłał? Nikt. Sam przyjechałem, mam pilną sprawę. Jaką? Szukałem. Nie? Nie. Szukałem pani. No nie, tak? Czekaj. Ty. Dlaczego ty nie jesteś w koszarach? Uciekłeś! Ja? Nie! Ja mam przepustkę do 6:00. O 6:00 Aha. Muszę się zameldować na bramę. Możemy porozmawiać? A właściwie to czego ty odbicę? Ja widziałem panią, to znaczy panę Ilnę. Jest pani niezależna, prawda? Prawda. Świetnie. Widziałem panią w mieście. Zauważyłem panią, kiedy wysiadałem z pociągu. Robiła pani zakupy. Śledziłeś ją! Cały czas! A później siedziałem za panią w autobusie. Nie zauważyła mnie pani? Nie. To niemożliwe. Pani się ze mną przekomarza. Przecież każda kobieta lubi popatrzeć na przystojnego mężczyznę. A dlaczego mnie pan śledzi? Chwila, co ty właściwie wyobrażasz? Przychodzisz tutaj do prywatnego domu? Przepraszam, ja nie chcę państwu przeszkadzać. A. Po drodze zauważyłem, że tu niedaleko płynie piękna rzeka. Przejdzie się pani ze mną? To jest Wołga. Przejdziemy się nad Wołgę? No ale po co? Musimy poważnie porozmawiać, żeby nie przeszkadzali myślę innym. A o czym będziemy rozmawiać? Mamy wiele do omówienia. Kiedy weźmiemy ślub? Gdzie będziemy mieć? No i ile będziemy mieć? Dzieci! Pan zwariował. Dlaczego? Przecież dzieci to znaczy przyszłość. Ja bym chciał troje. Dziewczynkę, a potem znowu chłopca. A pani? Irinka, a ty znasz w ogóle tego człowieka? Pierwszy raz go na oczy widzę. To jest najwyższa pora, żebym ja się przedstawił. Nazywam się Siri Antonowicz. Narzeczony, Irina Aleksiejewna. Były narzeczony, chciał pan powiedzieć. Jestem Paweł Michajłowicz, przyszły mąż Iriny Aleksiejewny. Właściwie, dlaczego po prostu nie powiedzieć mąż? Ślub jest już tylko formalności. Dobra, bardzo dobrze, się było wszystko, ale teraz chyba autobus się ucieknie, dać pół godzinki na to czeka. Zaczekajcie. Nie, ja nie jestem szalony, nie zakochałem się do pani. Ja panią kocham. Zakochanie to uczucie chwilowe. Miłość to coś głębszego i trwałego. A to coś między nami, to jest na poważne. Dobra. Chyba zapomniałem dzisiejszej rzeki. To... Ja już mam narzeczoną. Tak, wiem. Właśnie nas pani sobie przedstawiła. Dokładnie!
Irinka już ma nas żonego. Irinko. Chodź. Panna Irina ma silny charakter. Poradzi sobie, jeśli się mówi. Jestem. Poszli sobie nareszcie te wszystkie orkiestry, chóry. Jeszcze szóstej nie ma, a ja już się czuję zmęczony. Dzieci po czym się poznaje, że człowiek już jest stary. Kiedy się zorientuje, że świeczki na torcie kosztują więcej niż sam tort. To nie śmiejcie się. Dobra. Oddaję do szpitala połowę swojej pomocy. Wczoraj im zaniosłem całe wiadro. Ale nie martwcie się. Jestem zdrów. Jak ryba. No co jest w tym czasie? No właśnie. Ja bym dzisiaj konia z kopytami. A ty to kto? Szeregowy Giemca. Nowy narzeczony Jirin. No to dobra. Się poświęcimy, dobra. No ale wybacz pan. Musi pan sobie iść, bo my mamy tutaj wspaniałą dzisiaj, prawda, uroczystość rodzinną. To miłość swojego życia. Dobra, dobra. O tym to porozmawiamy później. Teraz siadaj, więc coś wypij. Chwileczkę, przecież... Załatwić te dopytnie. Na zewnątrz. Jak mężczyźno. Ale przecież... To żalę się. Nie będziemy wypraszać długie do stołu. Siadaj. Miałem... Podobno taką sytuację. To było dawno jeszcze, w czasie wojny. W Polsce. Taka uroczystość, sułtan sagrony. Kwiaty na stole. Na brzuchu wnosi takie pana. A oni. Patrzcie na mnie, jak na gówno. Życie dla nich. Ryzykuję. A patrzą na ciebie. Wypijmy moje zdrowie. A! O, skurczę!